Test sprawnościowy, a także egzamin z Kihonu i Kumite to wyzwania, jakim musieli sprostać młodzi karatecy w Zespole Szkół Zawodowych imienia Zesłańców Sybiru w Kaliszu. W egzaminie karate na wyższe stopnie wzięło udział prawie 140 kalijskich karateków. Przedszkolaki, uczniowie i dorośli. Rozpiętość wiekowa była spora. Najmłodszy uczestnik egzaminu miał bowiem 7 lat, a najstarszy 45. Wszyscy karatecy, bez względu na wiek i stopień, o który walczyli, stanęli jak równy z równym w sali gimnastycznej przy ulicy Wąskiej. Nie każdy jednak do egzaminu został dopuszczony. Selekcjonujemy dzieci do egzaminu, selekcjonujemy dzieci ze względu na to, żeby nie robić im przykrości. Niemniej jednak forma egzaminu zależy od egzaminatora, którym dzisiaj jest Sihan Bogdan Jeremicz. I wierzymy, że dadzą radę. No i myślę sobie, że z tej młodzieży będą przyszli mistrzowie Polski, może mistrzowie Europy. Najwyższy stopień, o jaki wczoraj toczyła się walka, to pierwszy Q. Brązowy pas z czarną belką to już tylko krok od czarnego pasa. Podstawowe techniki karate i walka. Według Tomasza Jerzyka ten sport chce trenować coraz więcej osób. Ta dyscyplina ostatnio cieszy się wielkim powodzeniem, szczególnie wśród dzieci. Za co najbardziej lubisz karate? No bo jest dużo bicia. Co było najtrudniejsze dzisiaj? Leżenie na plecach i całe ciało do przodu brać. Będziesz w przyszłości uprawiał ten sport? Tak. Na pewno dyscypliny uczy ten sport i wiadomo, rozwija fizycznie i ruchowo. Wiadomo, nie, że i sprawniejszy będzie na pewno. Wczorajsza walka rozgrywała się o różne stopnie, ale każdy pas symbolizuje nieustającą pracę w codziennym treningu i rozwój jednostki w sztuce karate. I pozostaje.